witam Was bardzo serdecznie w moim nowym filmiku. Dzisiaj przychodzę do Was z projektem Denko. Klasycznie z projektem Denko z 2 miesięcy, czyli z marca i z kwietnia. Kwiecień co prawda jeszcze się nie skończył, natomiast tych produktów zebrałam się już kilka, a na obecną chwilę nie mam nic więcej, co dobiegałoby końca już tak na ten moment, więc wydaje mi się, że raczej nic już do końca tego miesiąca kwietnia nie zużyję, dlatego przychodzę do Was z tym filmikiem nieco wcześniej. Tak jak zawsze tradycyjnie mam tutaj swoją wielką torbę z Bath & Body Works z pustymi opakowaniami i może nie przedłużając zacznę wyjmować. Oczywiście będzie to przebiegało spontanicznie, zresztą tak jak zawsze. I na pierwszy ogień idzie łagodny szampon i płyn do kąpieli 2 w 1 Nivea Baby. Ja zazwyczaj produktów dla dzieci Wam nie pokazuję, natomiast o tym chciałam Wam wspomnieć, dlatego że był okropny. Bardzo wysuszył skórę mojego dziecka. Owszem, pięknie pachniał, natomiast był to taki bardzo mocno perfumowany produkt. Ma w swoim składzie... nie ma jako takiego SLS-a, natomiast ten skład jest naprawdę nieciekawy jak na produkt dla dzieci. Kupował go mój mąż i... no i po prostu nie zerknął na ten skład. Ja pewnie bym się na niego nie skusiła. Nie był drogi, był bardzo wydajny, miał 500 ml, natomiast dla skóry dziecka absolutnie się nie nadaje. Mało tego, wysuszał nawet moją skórę i skórę mojego męża, bo ostatecznie my go zużyliśmy do końca, bo dla naszego dziecka się już nie nadawał. Tak więc nie polecam i ogólnie radzę uważać na całą serię Nivea Baby. Dalej. Specjalistyczny płyn do higieny intymnej, Intimna Pro z AA. Ja ten produkt kupiłam na jakiejś promocji w Superfarm, on był w jakiejś takiej atrakcyjnej cenie. Miał 200 ml i był średnio wydajny, bo starczył mi chyba na 2 miesiące. Natomiast nie byłam z niego zadowolona, bo producent tutaj mówi, że jest on do codziennego użytku dla problemów nadwrażliwości i obniżonej odporności. I rzeczywiście ja takie problemy miewam. Natomiast ten produkt jeszcze gorzej sobie... Natomiast po tym produkcie było jeszcze gorzej. Bardzo często występowały u mnie jakieś podrażnienia, no jakiś po prostu dyskomfort. Owszem, go zużyłam, natomiast z takim przymrużeniem oka starałam się zrobić to w miarę szybko. Teraz mam jakiś taki kupiony w Kauflandzie i jest dużo tańszy, bo kosztował około 5 zł i jest dużo lepszy, do tego na pewno już nie wrócę. Dalej, chusteczki do higieny intymnej z ekstraktem z płatków róży z Clinique Intimate. O tym produkcie wspominałam Wam już na blogu, pisałam jego recenzję. O dziwo byłam z tych chusteczek bardzo zadowolona. Te chusteczki świetnie sprawdzają się w podróży, świetnie sprawdzają się na uczelni w trakcie jakichś tam szczególnych kobiecych dni, a także tak po prostu na co dzień, czy jeżeli jesteśmy w jakimś centrum handlowym, w galerii, po prostu na wyjeździe, tak do codziennego użytku w domu, no to oczywiście to nie jest jakieś... niezbędny produkt, natomiast fajnie się sprawdzają na jakieś wyjazdy i mam już inne również z AA, o dziwo, również z AA, natomiast z innej serii, tamte u mnie się sprawdzają fajnie, a ten płyn jakoś tak mi nie podpasował, ale o nich kiedy indziej. Dalej żel pod prysznic Isane z tej serii Med z mocznikiem. Recenzja tego żelu wraz z innymi produktami z serii mocznikowej pojawiła się już na moim kanale i oczywiście tutaj dostaniecie do niej link, więc jeżeli jeszcze nie oglądałyście, jesteście zainteresowane, to zapraszam. I nie będę nic więcej mówiła o tym produkcie, tam Was odsyłam. Powiem tylko tyle, że więcej go raczej nie kupię. Dalej, odżywka nadająca blask Diamond Gloss z Nivei do włosów matowych i pozbawionych blasku. To jest moja chyba ulubiona odżywka z Nivei. Może troszeczkę tą Long Clipper bardziej lubię. Natomiast odżywki z Nivei do włosów bardzo lubię i zużywam je po prostu w hurtowej ilości. Zawsze po jakiejś odżywce, która mi się nie sprawdza, wracam do tej Nivei. Ta rzeczywiście fajnie tak nam błyszczała, lekko odżywiała włosy. Pięknie pachniała i była dosyć wydajna. Ja o odżywkach z Nivei wiele razy się już wypowiadałam i cały czas podtrzymuję swoje zdanie, że są naprawdę świetne. Dalej mamy szampon do włosów, Moroccan Argan Oil, Advanced Techniques z Avonu i był to szampon do każdego rodzaju włosów.
o odżywczy szampon z marokańskim olejkiem arganowym. Był fajny, natomiast wydaje mi się, że troszeczkę przyspieszał przetłuszczenie się moich włosów. Ja szampony z tej serii bardzo lubię, natomiast tego nigdy wcześniej nie miałam. On dla mnie był nowością, nie wiem czy on w katalogu jest nowością, natomiast chciałam go wypróbować, był fajny, ale jakoś bez przesady. Inne szampony z tej serii bardziej mi pasowały i do tego raczej już nie wrócę, ale miał piękny zapach. Kolejny szampon, również z tej serii Advanced Techniques, i to był również do wszystkich typów włosów szampon z odżywką przeciwłupieżowy, i ten szampon dużo lepiej się u mnie sprawdził, był dużo wydajniejszy, świetnie oczyszczał moje włosy, nie powodował, że one szybciej się przetłuszczały, wręcz stwierdzam, że dłużej były świeże, nawet do 3 dni. I z tego byłam zadowolona i do tego pewnie jeszcze nieraz wrócę. Teraz mam z tej serii Naturals, o którym wspominałam Wam w poprzednim filmiku. Myłam nim już raz włosy, jest całkiem w porządku. Dalej tonik ogórkowy, odświeżanie twarzy, nawilżenie, cera normalna, tłusta i mieszana z ziai. Bardzo fajny produkt, opisywałam go już na blogu i podałam Wam do niego recenzję. Długo się z nim męczyłam, bo jakiś taki miałam przestój w używaniu toników, natomiast on się fajnie sprawdza, rzeczywiście odświeżał tą skórę, nie powodował jej zapychania, przyjemny miał zapach i jest bardzo tani. I teraz zamówiłam sobie tonik z Michael Todd's True Organic, czy jakoś tak, ale pewnie jeszcze do tego dzisiaj będę wracać. Dalej jest żel pod prysznic z The Body Shopu o zapachu Brazil Nut, czyli orzecha brazylijskiego. I o ile żele z The Body Shopu w tej takiej żelowej bardziej konsystencji nie do końca przypadły nam do gustu, bo troszeczkę wysuszały skórę i były mało wydajne, o tyle ten był świetny, bo to był ten taki gęsty, kremowy żel, miał prześliczny taki ciężki, słodki zapach, może na tą wiosenną porę roku to tak średnio, bardziej na zimę, natomiast przepięknie pachniał. Był bardzo wydajny, świetnie oczyszczał skórę, świetnie się pienił i nie wysuszał jej tak bardzo jak te o owocowych zapachach, o żelowej konsystencji. I do tych kremowych pewnie jeszcze będę nieraz wracała, ale to może bliżej właśnie jakiejś zimy, jesieni. Dalej taka miniatura i jest to tonik z The Glass'a w takiej małej podróżnej buteleczce. Ja ten tonik kupowałam jeszcze w zeszłym roku, jak wybierałam się do szpitala. Potem on się przydał mi na jakimś na wyjeździe, kiedy byliśmy w Łodzi na gali KSW, i ostatnio postanowiłam zużyć go do końca. Fajnie oczyszczał tą twarz, odświeżał, tonizował. Nie powodował jakichś tam wyprysków, nic złego nie zrobił, natomiast miał dosyć nieprzyjemny zapach i z tego co pamiętam, to on zawsze miał taki zapach. Natomiast on był dosyć drogi jak na taką małą pojemność, ale wolałam sobie kupić droższy, taki mały, małą buteleczkę 50 ml, niż zabierać taką wielką 200 czy nawet większą. Dalej jest antyperspirant w kulce z Oriflame z serii Swedish Spa Refreshing Antiperspirant. To jest coś takiego, ja go dostałam w jakiejś tam paczce czy czymś. Ładnie pachniał, fajnie odświeżał, natomiast wydaje mi się, że na te letnie miesiące, kiedy to pocenie jest takie bardziej wzmożone, on by się nie nadawał. Na zimę, na taką wczesną wiosnę był w porządku, bo no bo ładnie odświeżał, neutralizował przykry zapach, natomiast sądzę, że z większą ilością potu nie radziłby sobie i ten zapach jednak, ten przykry zapach potu jednak by się przebijał. Dalej coś... dalej coś strasznego Wam pokażę. Jest to cukrowy, był w sumie cukrowy peeling do ciała z Tutti Frutti. Nie powiem Wam o jakim zapachu, ale chyba to był zapach mango albo brzoskwini, bo tutaj zdarła mi się ta naklejka, zostało samo tylko to. Już Wam mówię dlaczego coś strasznego. On miał w sobie tyle parafiny, że po nałożeniu na skórę po prostu spływał z niej, ściekał. Było tak tłusto, po zmyciu pozostawała taka tłusta warstwa, którą jeżeli tak przejechałam paznokciami po skórze, to po prostu pod paznokciami zostawała mi taka biała warstwa tłuszczu. Było to obrzydliwe, niesmaczne, nie, po prostu nie. W ogóle jak o tym pomyślę, to miał ładny zapach, ale bardzo sztuczny.
i więc ja do niego na pewno nie wrócę i nie chcę w ogóle spoglądać w jego stronę. Dalej, znowu taka mała miniaturka i jest to krem z L'Occitane. L'Occitane, chyba tak to się czyta. Precious Night Cream. Immortal Precious Night Cream. Coś takiego. Wspominałam już o nim na blogu. Miał taki dziwny, jakby lekko ziołowy zapach. Ja go dostałam w zeszłym bodajże roku jeszcze w jakiejś paczce od tej firmy z innymi miniaturkami. Był fajny jako taki zwykły nawilżający krem, natomiast pełnowymiarowe opakowanie kosztuje chyba 200 czy 300 zł, jak nie więcej. I taka cena za zwykły nawilżający krem na noc, bo to nie był jakiś wybitnie nawilżający na nalet, no to jest jednak za dużo, ja do niego na pewno nie wrócę. Nie odpowiadał mi jego zapach. No i troszeczkę za mało robił, mi się wydaje. Jak na taką markę, jak na taką cenę katalogową. No normalną, sklepową. Dalej pokażę Wam dwa opakowania tych złuszczających skarpetek z Cosmabel. Ja o nich Wam wspominałam w filmiku z zakupami z targów. Cały czas zbieram się do napisania ich recenzji na blogu. Już dawno je zużyliśmy razem z mężem. Były świetne, rzeczywiście ta skóra się złuszczyła praktycznie cała. Stopy były przepiękne, miękkie, odżywione. Może gdybyśmy potrzymali je troszeczkę dłużej, to efekt byłby jeszcze lepszy. Natomiast tutaj producent mówi, że chyba po jakoś tam na trzeci dzień powinna ta skóra zacząć się złuszczać, natomiast my zrobiliśmy sobie ten zabieg w niedzielę, a mi skóra zaczęła się złuszczać dopiero w piątek, więc tak średnio i troszeczkę dłużej to wszystko trwało, bo tak naprawdę do wtorku następnego tygodnia jeszcze jakieś tam okrawki mi się odrywały. Niemniej jednak bardzo fajny produkt i rzeczywiście, jeżeli chcemy sobie złuszczyć całą skórę ze stóp, to jak najbardziej polecam. Nie jest to tania sprawa, natomiast działa i od czasu do czasu można sobie pozwolić. Dalej produkt do mycia twarzy, żel krem do mycia twarzy Aqua Effect z Nivea. Jest to do cery suchej i wrażliwej. Była to taka kremowa konsystencja. Ja go porównuję zawsze do tego żelu kremu z Be Beauty w tym biało-różowym opakowaniu. Bardzo go lubiłam, był średnio wydajny, pięknie pachniał, świetnie zmywał. Ja ogólnie bardzo lubię żele do twarzy z Nivea, natomiast wydaje mi się, że tak naprawdę to samo bym, ten sam efekt otrzymałabym używając tego żelu z Biedronki, z Be Beauty, więc skoro nie widać różnicy, to po co przepłacać, co nie jest zbyt ekonomiczne. Dalej pokażę Wam również taką miniaturę. Jest to szafirowy peeling przeciwzmarszczkowy do cery normalnej i mieszanej z Yoskin, z serii Yoskin firmy marki Dax. Jest to produkt, który znalazłam jeszcze kiedyś w Glossy Boxie, kiedy go subskrybowałam. Był to niesamowicie fajny produkt. Wspominałam Wam już kiedyś w ulubieńcach o nim. Był bardzo wydajny, świetnie złuszczał ten naskórek. Był bardzo ostry, było to tak jak tutaj jest napisane, taka ala mikrodermabrazja szafirowa. Ja byłam z niego bardzo zadowolona, pomimo że on jest przeciwzmarszczkowy, to nie zauważyłam tutaj jakiegoś negatywnego wpływu na moją cerę. Na pewno trzeba było na niego uważać, bo można było sobie zrobić... Coś mi tutaj spada włos. O. Można było sobie zrobić nim krzywdę, natomiast przy takim rozważnym stosowaniu był niesamowity i polecałabym go tak naprawdę każdemu, kto lubi takie ostre peelingi mechaniczne. Nie był to peeling oczywiście, który miał nie wiadomo jak duże granulki, drobinki, to były takie bardzo drobne, ale niesamowicie ostre kawałeczki. Był bardzo drobno zmielony, z tego co wiem, on nie należy do najtańszych produktów, natomiast pewnie go jeszcze sobie kiedyś kupię, bo będę za nim tęskniła i strasznie żałuję, że on się skończył. Aczkolwiek był bardzo, bardzo długo u mnie, a to było tylko 40 ml. Dalej, jedyna rzecz z kolorówki, jaką ostatnimi czasy udało mi się zużyć. I jest to krem BB z Skin Food, seria Good Afternoon. Brzoskwinie i zielona herbata.
tego produktu pojawi się test na żywo na moim kanale, do którego link dostaniecie tutaj, oraz pojawia się jego recenzja na moim blogu. Jest to produkt niesamowicie fajny, fajnie się dopasowuje do cery, świetnie wygląda zarówno na lato, jak i na zimę. Ma średnie krycie, bardzo jasny kolor, świetnie się dopasowuje do cery, nie zapycha, utrzymuje się ładnie na cerze. I czego chcieć więcej w sumie. Bardzo ubolewam nad tym, że się skończył i pewnie na nadchodzące lato kupię sobie nowe opakowania, może wypróbuję jakiś inny krem, azjatycki krem BB. Jeżeli znacie jakieś azjatyckie kremy, to oczywiście możecie mi polecić, chętnie nie poczytam komentarze, bo może jednak chciałabym wypróbować coś nowego zamiast tego. I na koniec pokażę Wam trzy saszetkowe produkty. Po pierwsze z ziaj, maska oczyszczająca z glinką szarą do skóry mieszanej, tłustej i trądzikowej. Ja takich masek glinkowych za takimi maskami glinkowymi do tej pory nie za bardzo przepadałam, natomiast to była całkiem fajna, rzeczywiście fajnie oczyszczała i matowiła, no tak normalizowała tą skórę, że tego sebum było troszeczkę mniej. I chyba zacznę się interesować maskami glinkowymi. Może nawet kupię sobie jakąś glinkę, bo była naprawdę fajna i fajne efekty nią otrzymywałam. Dalej, to był zabieg laminowania firmy Marion. Tutaj jest tylko ta jedna saszetka. Był całkiem fajny, fajnie się te włosy układały, fajne były takie lejące, ładnie to wyglądało. Mam jeszcze drugą saszetkę i chętnie ją zużyję, natomiast nie jest to jakiś bardzo długotrwały efekt oczywiście. To było bardzo tanie i tak w sumie na spróbowanie wzięłam. I ostatnią rzeczą jest peeling gruboziarnisty z Perfekty. Minerały morskie plus drobinki orzecha do cery tłustej i mieszanej. Kupiłam kiedyś w Lidlu na promocji. Był bardzo fajny, miał świetne te drobinki, fajnie peelingował. Odstawię sobie torebkę. Fajnie peelingował cerę. Ta cera była naprawdę taka wygładzona i było czuć, że jest ona po peelingu. Raczej nie dało się zrobić nim krzywdy. Bardzo ładnie pachniał i w sumie zastanawiam się, czy te peelingi można kupić w jakimś większym, pełnowymiarowym opakowaniu. Jeżeli coś na ten temat wiecie, to oczywiście dajcie mi znać w komentarzach na dole. Ja tymczasem kończę, bo spadło. Ja tymczasem kończę, to już są wszystkie produkty, o których chciałam Wam dzisiaj powiedzieć. Torba, jak możecie zobaczyć, jest pusta. Zaczynam zbierać nowe opakowania, sądzę, że będzie ich znowu sporo. Ma już szykuje się remont, więc muszę troszeczkę tutaj poczyścić, więc czystki w kosmetykach też pewnie będą. Tymczasem żegnam się z Wami, nie przedłużam już więcej. Zapraszam oczywiście na mojego bloga i Facebooka, dawajcie kciuki w górę do tego filmiku, komentujcie go i subskrybujcie mój kanał. Do zobaczenia w kolejnych filmikach, pa!